Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kiedy dzisiaj rano przed rozpoczęciem tej debaty budżetowej mój klub poprosił o przerwę dla klubu, usłyszeliśmy, że tej przerwy nie dostaniemy. Obyczaj został złamany i to, że wyszliśmy z tej sali, to nie był bunt przeciwko debacie budżetowej, w której, jak widzicie Państwo, uczestniczymy, ale to była potrzeba spotkania się na klubie w celu przedyskutowania ważnych kwestii. Nie daliście nam do tego prawa. Ja przypomnę tylko, że kiedy posłowie Lewicy prosili mnie, bo mieli międzynarodówkę swoją gdzieś za granicą, żeby w tym dniu nie robić Sejmu, poszłam im na rękę. Kiedy posłowie PSL-u i Platformy jeździli na pogrzeby swoich działaczy i prosili, żeby nie było w tym czasie głosowań, tak było. Szłam na rękę. Pan marszałek nie pozwolił na spotkanie naszego klubu w ważnej sprawie. Złamany po raz kolejny obyczaj. Ale proszę Państwa, nie można w sposób spokojny, tak jakby się nic nie stało, dyskutować dzisiaj wyłącznie o budżecie. Bo jednak coś się stało i nasi obywatele zasługują na to, żeby wiedzieć, co się stało. Od wczoraj tego wiedzieć nie mogą. Moje pokolenie dokładnie pamięta, wielu na tej sali również, co się wydarzyło 13 grudnia 1981 roku. Kiedy obudziliśmy się, wyłączony był sygnał telewizji, kiedy nie było połączeń telefonicznych, kiedy na ulicach widzieliśmy ZOMO, kiedy aresztowano ludzi i kiedy zaczęły się sypać wyroki i mieliśmy więźniów politycznych. Dzisiaj, kiedy patrzyłam przez okno, wczoraj, przedwczoraj, dostrzegłam tylko jedną różnicę. Było cieplej i nie padał śnieg. Wszystko inne przypomniało mi się tak, jak to było 42 lata temu. Czy Państwo sobie wyobrażacie, co by było, gdyby to rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił coś podobnego jak wy? Cały świat by krzyczał o łamaniu demokracji, o zamachu na wolne media, o tym, że obywatele nie mają nic do powiedzenia. My cenimy demokrację, jesteśmy partią wolnościową i rozumiemy, że jeśli ktoś wygrywa wybory, ma prawo do wprowadzania swojego programu, ale wprowadza się go ustawami, tak jak my to robiliśmy, zgodnie z konstytucją. Zarówno ustawa o KRS-ie, jak i o Radzie Mediów Publicznych, wszystko było robione zgodnie z polską konstytucją. I tak było cały czas, że Państwo się to nie podobało. Ja przypomnę tylko jedno. Mówiliście przed rokiem 2015, wygrajcie sobie wybory, wtedy będziecie rządzili. I wygraliśmy te wybory w roku 2015. Po 8 latach opozycji, którą wykorzystaliśmy te 8 lat na to, żeby zdobyć wiedzę, doświadczenie, spotykać się z ludźmi, przygotować się do rządzenia. I wygraliśmy te wybory. I co wtedy, panie pośle? Wiecie, co nam powiedzieliście? Że demokracja jest tylko wtedy, kiedy to wy wygrywacie. A kiedy my wygrywamy, nie mamy prawa rządzić. I dzisiaj, przy okazji tej debaty budżetowej, no właśnie te krzyki to pokazują, ta mównica jest dla mnie azylem. Ta mównica jest dla każdego posła. I mam prawo tu stanąć i mówić to, co uważam za stosowne. Powiem tak. Panie pośle, kiedy byłam marszałkiem, pan był takim dyżurnym do tego, żeby rozwalać każde posiedzenie Sejmu, prawda? Tak jest dzisiaj, ale nie musi pan, bo ja nie będę zachowywała się tak jak pan. Proszę państwa, to co się wydarzyło wczoraj, atak bezprawny, hańbiący atak na polskie media, na polską telewizję, polskie radio, polską agencję prasową, ale także na KRS, na sądy. Niedługo będziecie wchodzić do każdej instytucji na podstawie czego? Na podstawie uchwał podejmowanych przez Sejm. Najpierw mówicie, że uchwały to jest tylko opinia. Po czym widzimy, co na podstawie tych uchwał robicie. Wchodzą osiłkowie napakowani i wypychają posłów. Pamiętacie, co się działo tutaj, kiedy ktoś ze strażników próbował was dotknąć? Jakie były krzyki o naruszeniu nietykalności cielesnej? A co się wydarzyło wczoraj? Nikt nie patrzył na to, czy jest naruszenie nietykalności osobistej, czy też nie, a było wielokrotnie. Nikt z was nie protestował. Ja muszę powiedzieć, że w polityce, pani poseł, pani jest też dyżurną, która ciągle krzyczy. Wejdzie pani na mównicę, będzie pani mogła zabrać głos. Teraz ja mówię, pozwoli pani. Proszę państwa, takiej buty, takiej arogancji, takiej pogardy dla ludzi, takiej nienawiści fizycznej, którą macie do nas, ale którą też zarażaliście ludzi.
To jest coś niebywałego, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Nawet za czasów komuny, za której w więzieniu siedziałam, walcząc o wolność słowa, nawet oni wtedy szanowali pewne zasady. Dzisiaj nie szanujecie żadnych demokratycznych zasad. Jest młodzież na galerii. Ogląda to, co się tutaj dzieje. Ja się bardzo cieszę i zaapeluję do tej młodzieży, żeby słuchała wszystkich, żeby patrzyła potem wokół i samodzielnie wyciągała wnioski z tego, co się dzieje. Kłamiecie tutaj w tej Izbie cały czas. I od wczoraj polscy obywatele nie będą mogli się dowiedzieć, jak wygląda prawda. I to nie jest walka o telewizję publiczną dla samej walki o telewizję. To jest coś znacznie poważniejszego. Od wczoraj polscy obywatele nie będą już wiedzieli, jak wygląda prawda. Bo tu na korytarzach sejmowych ci dziennikarze, którzy się poruszają, którzy nas tak atakują przy wyjściu, zadają dokładnie te same pytania, które wy zadajecie tutaj. Są waszymi orędownikami. To co, obywatele są różni? Jedni zasługują na to, żeby być obywatelami pierwszej kategorii, a inni nie? Już w czasie kampanii wyborczej, w czasie kampanii pośle, na to były przepisy państwowe, a moim obowiązkiem to proszę pójść do sądu i zgłosić, że to było bezprawie. Mogę prosić o... Bardzo proszę pozwolić, pani marszałek, zakończyć. Apeluję w tej chwili i mówię w tej chwili nie... Apeluję w tej chwili i mówię do polskich obywateli, przede wszystkim do polskich kobiet. Przede wszystkim do polskich kobiet. Tak dużo... Naprawdę tak dużo mówicie o prawach kobiet, o trosce o kobiety. Jak to wygląda? Pan premier mógł wstać i przeprosić panią poseł za to, co się wydarzyło, bo to jego minister wydawał te dyspozycje. To się nie stało. To się nie stało. Pan marszałek Czarzasty mógł dopuścić mnie jako pierwszą z naszego klubu do głosu, bo taka była prośba. Nie wyraził na to zgody. Myślał, że mnie upokorzy. No nie. Ale do polskich kobiet się zwracam. To zamknięcie ust telewizji, czyli dziennikarzom, jest po to, żeby przykryć coś znacznie poważniejszego. Teraz kobiety polskie powinny się zacząć bać, dlatego że ten pakt migracyjny przy braku sprzeciwu polskiego rządu jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla polskich kobiet, dlatego że oni tutaj przyjdą, bo wasz rząd zapowiedział już w roku 2015, że przyjmiecie każdą ilość przyjmiecie. Więc panie ministrze, to pytanie już padło, ale ja chcę powiedzieć obywatelom, że to zagrożenie jest realne. Dla polskich kobiet jest realne, bo my widzimy dzisiaj, co robią kobiety w Niemczech, we Francji, w Szwecji. Nie wychodzą z domu. Nie wychodzą, panie pośle, z domu. To niech pan tam się przeprowadzi. Niech się pan tam przeprowadzi. Przyjeżdżają cudzoziemcy do Polski i mówią, że chcą tutaj się osiedlić. Wiecie dlaczego? Bo mówią, że tu się żyje normalnie, jest bezpiecznie. Nikt nikogo nie atakuje na ulicy w taki sposób, jak widzimy to na ulicach Berlina, Paryża czy Sztokholmu. Trzeba się zacząć bać, bo ta władza jest gotowa na wszystko. Ale to ta próba zawłaszczenia państwa w sposób całkowicie bezprawny, nielegalny, ze złamaniem konstytucji, wszystkich ustaw, z poniżaniem ludzi, ta pycha, ta żądza władzy dla samej władzy, to nie będzie trwało ani długo i nie myślcie, że to się prędzej czy później nie obróci przeciwko wam. Bo jak w stanie wojennym znaleźliśmy sposób, żeby dotrzeć do obywateli, my pamiętamy, jak to się robi. Będziemy to robić i teraz. Bo to, że pan marszałek Hołownia cieszy się z tego lajkowania, ja też się dzisiaj cieszę, bo może ktoś usłyszy mój głos. Bo przecież w innej telewizji TVN24 już wczoraj skłamał. Już to jest prywatna telewizja. Panie pośle, na koniec, droga młodzieży, w Polsce są media prywatne, niech one sobie będą. Ale to są media z zagranicznym kapitałem. Pytanie. Czy media z zagranicznym, obcym kapitałem będą chroniły polskiego interesu, czy interesu tego, kto ten kapitał daje? Dlatego, panie ministrze, proszę powiedzieć, za 10 tysięcy przyjętych uchodźców około 1 mld zł z budżetu. Proszę powiedzieć, na ile miliardów przygotowany jest budżet.
ile chcecie przyjąć uchodźców? Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł.